Dyskusyjny klub książki to jest miejsce w naszej bibliotece miejskiej, które jest dobrze czytelnikom znane. Okazuje się, że to nie jest jedyny klub, nawet nie dwa, ale na firmamencie czytelnictwa pojawił się trzeci dyskusyjny klub książkowy, ale ten będzie poświęcony jednemu twórcy. Jakub Branicki z nami z Miejskiej Biblioteki. Panie Kubo, czemu Stephen King i czemu jemu poświęcony będzie cały dyskusyjny klub książki? Postanowiliśmy poświęcić ten klub Stephenowi Kingowi, ponieważ odkryliśmy, że jest naprawdę gigantyczna rzesza czytelników, którzy bardzo mocno przeżywają tę jego literaturę. To nie jest tylko kolejna książka, którą się weźmie, przekartkuje, odłoży na półkę i zapomni. Jeżeli ktoś już wsiąknie w Kinga, to u Kinga zostaje, czego jest najlepszym przykładem, bo od 11-12 lat jest naprawdę pilnym obserwatorem jego kariery i każda kolejna książka to jest dla mnie i dla wielu czytelników prawdziwe święto. Nie jest to dzieło przypadku, że w jego urodziny ruszy właśnie ten klub. Jaka będzie jego formuła w stosunku do tych klubów, które już istnieją? Nie będziemy tutaj wyważać otwartych drzwi. Formuła dyskusyjnych klubów najlepiej sprawdza się właśnie na siedzeniu przy stole, rozmawianiu o tych książkach, rozmawianiu o tym, co nas interesuje, wymienianiu naszych obserwacji i to wydaje mi się, że jest najciekawsza forma, nie w formie prelekcji, że jest jeden ekspert, który narzuca innym swój styl myślenia, tylko na formie wymiany poglądów. Jaki zatem jest plan i jakie książki Kinga będą omawiane, bo start 21 września. 21 września startujemy od Carrie, czyli jego debiutanckiej powieści. No a potem te spotkania będą się odbywały co miesiąc. Mam nadzieję, że zainteresowanie będzie na tyle duże, że będzie można to utrzymać. Zależy mi na tym, żeby iść chronologicznie, bo King bardzo lubi takie smaczki mieszać w swoich powieściach, które odnoszą się do poprzednich pozycji. No ale zobaczymy, to nie tylko moje zdanie się liczy, ale też czytelników. Czyli kolejne książki, które będą omawiane w planie, jeśli raz w miesiącu, to 12 książek w roku Kinga będzie można przeanalizować. Tak, no tam wiadomo, że czasem będzie można omówić dwie książki, czasem będzie można omówić jedną, czasem jedną trzeba będzie podzielić na dwa spotkania, bo tam wchodzą jeszcze zbiory opowiadań przecież. To zbiory opowiadań to jest czasem 20 historii do opowiedzenia. Na pewno kolejne spotkanie będzie poświęcone kolejnej głośnej pozycji, czyli miasteczku Salem. No dalej myślę, że będzie Lśnienie i tak dalej, ale nie wybiegajmy już tak daleko. Rozumiem, że to forma rozmowy, czytania fragmentów tej danej książki, co się będzie działo wewnątrz samego spotkania. No, myślę, że po prostu najważniejszym pytaniem jest, co sądzicie o tej książce? I z tego przeważnie kolejne odgałęzienia się już same wydobędą i będziemy dyskutować, będziemy wymieniać poglądy i rozkładać na czynniki pierwsze, no bo King to jest jeden z tych pisarzy, których można cały czas tylko analizować i za każdym razem odkrywa się coś nowego w tych książkach. Na pewno King to jest pisarz wielopokoleniowy, więc będzie można chyba też porównać to, jakie spojrzenie ma dorosły czytelnik w stosunku do czytelnika dopiero wchodzącego, powiedzmy, w świat literatury, w świat książki i dorosłości książkowej, no bo jednak książki Kinga mimo wszystko są dla tej publiczności nieco starszej. Tak, Kinga czytają już, myślę, że 3 pokolenia spokojnie. I z każdą dekadą, z każdą książką, mam wrażenie, zyskuje kolejnych czytelników, którzy chcą wreszcie sprawdzić, o co to chodzi z tym całym Kingiem. No bo King jako nazwisko to już jest marka. I w końcu, prędzej czy później, każdy czytelnik myśli o tym, czy może jednak chociaż tej jednej nie przeczytać. Nie wiem, czy to będzie jeden z tych tytułów filmowanych typu Zielona Mila, czy opowiadanie Skazani na Shawshank, czy Misery, czy Lśnienie. Ale ktoś chce zawsze... Myślę, że każdy czytelnik chce w pewnym momencie nadgryźć trochę tego Kinga. No i jedni w tym zostają, a inni nie, ale na pewno cała twórczość Kinga to jest ocean, na którym można pływać i pływać, a wciąż odkrywa się nowe głębokości. Czyli możemy już teraz śmiało zaprosić czytelników na to pierwsze czwartkowe spotkanie. Tak, zapraszamy. Zapraszamy 21 września w przyszły czwartek, 76. urodziny Kinga, budynek główny przy ulicy Minorytów 4 o godzinie 18 w Mediatece na drugim piętrze. Bardzo zapraszam.